7 rano, tym razem ja wychodzę. Idę na śniadanie towarzystwa biznesowego. Zapraszam do śniadania, do konsumpcji smacznego. May I film you for my vlog, just for 2 seconds? We are on the English lesson with a great school, with Łukasz. Nice, hello. Alright, so stop filming and let's get to this, huh? Goodbye! Goodbye! Goodbye, Pavel! I can recommend it. Właśnie... Auto mi się rozkraczyło na tym skrzyżowaniu. Musiałem go zepchnąć, tutaj pomógł mi człowiek. I nie wiem, co mam robić. Czy mechanik. I stuck. Utknąłem. Koledzy nie odbierają, albo odbierają, mówią, że nie mogą, albo nie mają auta. Shit happens. W tym wirtualnym świecie, tam siedzicie, w internecie, po prostu, jeżeli coś dzieje się w realu, no to nagle się okazuje, że nikt nie ma czasu, no, po prostu nie odbiera telefonu, woli na Messengerze chyba porozmawiać, no. Telefony to już nie te czasy. Świetnie. To jest złożona historia, ale linkę pożyczyłem kiedyś kurierowi, który przynosząc mi paczkę z telefonem uderzył w latarnię i do tej pory mi nie oddał tej linki, dopiero zadzwoniłem, żeby mi oddał linkę, żeby scholować ten samochód, a jeszcze nie wiem, kto mi go scholuje. Linka naprężona musi być. Dobrze, że mu pożyczyłem tą linkę. Panie Boże, ma znaczenie. Hamuję, hamuję, hamuję. Może autobus będzie widział, że jestem holowany. Ale chyba nie widzi. Także koniec mojego vlogowania z auta. Powrót na tramwaj. Jazda tramwajem też ma swoje uroki. Można sobie popatrzeć na ludzi, poobserwować. Dawno nie jechałem tramwajem w sumie. Wracamy właśnie ze spotkania biblijnego i idziemy spać. Długi był to dzień. Oj, długi. Do jutra.